Witam serdecznie, nazywam się Wanda Baltaza, jestem dietetykiem klinicznym. Jesteśmy w Aleko TV. Kiszonki są produktami, które są bardzo niedoceniane w naszej diecie, a tak naprawdę powinny znajdować się w niej codziennie. W procesie fermentacji mlekowej powstają substancje, które są niezwykle wartościowe dla mikroorganizmów znajdujących się w naszych jelitach. Jak się ostatnio okazało i okazuje się cały czas we wszystkich badaniach naukowych, jelita są tak naprawdę drugim mózgiem naszego organizmu. Wpływają zarówno na poziom naszej odporności, ale tak samo są w stanie wpływać czy delikatnie pomagać w odchudzaniu lub znowu w jakby łapaniu tych dodatkowych kilogramów. Dlatego też tak ważne jest, żebyśmy zaczęli o nie dbać. Polecam serdecznie. Aleko TV, Twój portal o zdrowiu.